dobry Państwu, Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, cały czas atmosfera polityczna jest gorąca, atmosfera polityczna również wokół powrotu Donalda Tuska. Co prawda może już inne tematy królują, inne tematy zajmują to najwyższe miejsce na podium, ale jednak powrót Donalda Tuska cały czas elektryzuje i cały czas stawiamy pytania dotyczące właśnie obecności byłego premiera, byłego i nowego lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. W tej odsłonie pytamy, czy Donald Tusk chce związków partnerskich? Jaki przekaz Platformy Obywatelskiej i szerzej Koalicji Obywatelskiej będzie właśnie w tej sprawie? O tym będę rozmawiał z Państwa i moim gościem, a jest to profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry. Panie profesorze, o powrocie Donalda Tuska również w tym studiu mówiliśmy już wielokrotnie, ale jest pewna paleta tematów, które chyba wybrzmiewają słabiej. Przynajmniej chyba politycy Platformy Obywatelskiej nie lubią mówić o nich zbyt głośno, bo chyba mogą okazać się kłopotem dla tej formacji. Czy podobnie będzie ze związkami partnerskimi i jakie stanowisko tutaj obierze sobie Platforma Obywatelska, a może po prostu obierze Donald Tusk? Musimy pamiętać, że Platforma Obywatelska to dzisiaj Koalicja Obywatelska, czyli zadaniem Platformy jest skupienie wokół siebie jak największej części opozycji po to, aby stworzyć szansę dla sukcesu wyborczego. Sukces wyborczy to jest ta nadrzędna idea pana Donalda Tuska, natomiast program, droga do tego prowadząca, do tego sukcesu, to jest zgodna z tą zasadą, która obowiązuje dziś w Europie. Mianowicie wszyscy albo wszystkich, kogo się da skupić pod sztandary. Czyli partia, są to tak zwane partie wyborcze, partie wyborcze. Platforma Donalda Tuska, po kilkuletnim doświadczeniu Donalda Tuska w Europie, stawia na pragmatyzm. Znaczy, chcę postawić na pragmatyzm, to znaczy pragmatyzm zmierzający do zwycięstwa wyborczego. Wszystko, co się da, byleby wygrać. I tu jest problem. Tu jest problem, ponieważ Platforma Obywatelska jeszcze w okresie Tuska była platformą w dużym stopniu konserwatywną. W dużym stopniu konserwatywną, w drugim stopniu neoliberalną, a w ogóle to liberalną jako taką. Oczywiście dzisiaj ten nurt konserwatywny jest w Platformie zagrożony. Natomiast Donald Tusk, idąc z Europy, obserwował w Europie pewną ofensywę programowo-polityczną, ideową ugrupowań, czy to zielonych, czy progresywnych. Dostrzega, że partie centrum europejskiego, w tym także przecież partia CDU, ale w Szwajcarii także centrowe partie, otwierają się na niewielki, ale jednak istotny fragment sceny politycznej, mianowicie progresywistów. Chcieliby progresywistów mieć także. Progresywiści są przecież w Koalicji Obywatelskiej w dużym stopniu. Donald Tusk miota się. Miota się, ponieważ najpierw chciał być katolikiem i wziął ślub kościelny, bo to opłacało się dla poszerzenia spektrum wyborców. Teraz chcę być progresywistą, bo to może opłacać się dla sukcesu wyborczego. Kim jest Donald Tusk jako lider Platformy Obywatelskiej? Tak naprawdę jest to polityk pragmatyk. Polityk, którego program składa się z tych elementów, które pomogą mu w sukcesie wyborczym. To nie jest jakaś linia ideologiczna, absolutnie. To nie jest jakaś linia jednoznacznie i jednolicie programowa. To jest linia partii władzy. Linia partii władzy, a jaką linię przedstawiał Donald Tusk w różnych momentach? Może poprosimy na początek o wypowiedź, która padła na kampusie Polska, wypowiedź dotycząca właśnie tej kwestii. Poprosimy o materię. Skąd jesteś i jak masz na imię? Linus z Warszawy. Mam jedno pytanie. Kiedy będę mógł wziąć ślub z moim chłopakiem? Dziękuję.
jeśli ja będę stał na przykład na czele większości parlamentarnej po następnych wyborach, to jedną z pierwszych decyzji będzie decyzja o zgodzie na związki partnerskie. No rzeczywiście, człowiek partii władzy, nawiązując do wypowiedzi pana profesora, ale może poprosimy o jeszcze jedną wypowiedź, aby dopełnić ten przekaz Donalda Tuska. To już wypowiedź z ubiegłego roku, z 2020 roku, z początku tego roku, jeszcze sprzed tego pandemicznego piekła, które niebawem się rozpoczęło. Co mówił Donald Tusk na ten temat? Zwycięskiego poparcia? Czy boi się pan, że do tej pory to nie przynosiło korzyści? Niecała, na pewno. Znaczy, niewiele się zmieniło. Koalicje obywatelskie są ludzie o bardziej, bardziej konserwatywnych, mniej konserwatywnych poglądach. Konglomerat różnych poglądów, różnych idei. Pan profesor również o tym wspominał. No ale no właśnie, mamy do czynienia z posłami bardziej konserwatywnymi, mamy do czynienia ze skrzydłem bardziej lewicowym. Mam tu na myśli te formacje, które są poza Platformą Obywatelską, a które wchodzą w skład Koalicji Obywatelskiej, jak chociażby Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej. Ale teraz okazuje się, że posłowie, których bardziej byśmy kojarzyli z prawicą, ze stroną konserwatywną, politycy kiedyś związani z Prawem i Sprawiedliwością, czyli Paweł Kowal i Paweł Poncyliusz, pracują nad projektem dotyczącym związków partnerskich, który miałby być przedstawiony na forum Koalicji Obywatelskiej. Podobno te prace już trwają. Paweł Kowal na początku wzbraniał się przed tymi doniesieniami, mówił, że on wypowiada się tylko w swoim imieniu, a nie w imieniu klubu, no ale później rzeczywiście to potwierdził. Panie profesorze, co to może oznaczać? Dlaczego akurat Kowal i Poncyliusz biorą się za taki projekt? Czyżby to była próba jakiegoś ochrzczenia ognia? O co tu chodzi? Ja zwracam uwagę na kluczowe słowa Donalda Tuska. Jeżeli będę stał na czele większości parlamentarnej, to jest jeżeli, czyli krótko mówiąc, jest to oferta. Poprzyjcie mnie, a ja wtedy. I ten apel poprzyjcie mnie będzie kierowany do różnych grup społecznych. Ale to jest ten warunek. Poprzyjcie mnie, a ja wtedy. Te drugie słowa pana Donalda Tuska, że Platforma jest w mniejszym lub większym stopniu konserwatywna, i jeszcze inne słowa, które tu nie przytoczono, ale które on powiedział także, że on nie zamawiał tych badań. I takich badań nie zamawiał oczywiście. To jest Donald Tusk stojący między dwoma opcjami. Chciałby być jednym i drugim, bo chciałby rządzić. Chciałby pokonać Prawo i Sprawiedliwość. I z tego też powodu myślę sobie, że Donald Tusk nie ma wizji, konkretnej wizji interesów narodowych Polski. Bo jeżeli popatrzymy, że Polska stoi w perspektywie zapaści demograficznej. Dzisiaj już mamy rodność polskich kobiet rzędu 1,3-1,4. Oznacza to, że do połowy XXI wieku może nas być około 30 milionów Polaków. A do końca tego wieku około 23 miliony Polaków. Polską racją stanu zatem jest wzmocnienie demograficznej przyszłości Polski. Jeżeli chcemy wzmocnić demograficzną przyszłość Polski, czyli ustabilizować Polskę narodowo w sensie takim, że nas będzie pod koniec tego wieku tyle samo, co jest w tej chwili, bo chcemy być liczącym się państwem w Unii, to należy dokonać wyboru. Czy chcemy budować polską rodzinę, obudowywać ją socjalnie, edukacyjnie, zdrowotnie, po to jednocześnie w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego dla rodziców, czyli męża i żony. Czy chcemy być dobrzy dla wszystkich jednocześnie, w pewnym sensie zaprzepaszczając, bo jak się nie skoncentrujemy, dopuścimy dowolność, to nie zregenerujemy demograficznie Polski. I tu jest znak zapytania, czego chce Donald Tusk? Jakiej Polski chce? Czy Polski 23 milionów w końcu tego wieku, 23 milionów obywateli, a nie mówię Polaków wcale, bo wtedy może być dużo Polaków na emigrację, dzisiaj jest 23 milionów, ale wtedy może być dużo więcej, a w Polsce może być dużo więcej oczywiście ludzi z emigracji. Może te 23 miliony wcale nie musi oznaczać, że to wszyscy będą Polakami w sensie etnicznym.
Polakami mogą być w sensie obywateli. Więc ja myślę sobie, że to jest bardzo niebezpieczne. Albo Donald Tusk chce silnej Polski, silnej demograficznie, tożsamościowo, narodowo, albo chce być, podobać się wszystkim i praktycznie odrzucić interesy narodowe Polaków na rzecz władzy, władzy, władzy. Podobać się wszystkim, chodźcie ze mną, a jeżeli ja będę, to ja wtedy. Człowiek partii władzy, ale co właśnie z tym projektem? Co oznacza ten projekt? Dlaczego akurat Paweł Poncyliusz i Paweł Kowal są za niego odpowiedzialni? Może poprosimy teraz o materiał z wypowiedzią właśnie Pawła Kowala, samego zainteresowanego. O co tutaj chodzi? Jako człowiek tradycyjnie tolerancyjny słyszę, że ludzie na jedną rzecz już są gotowi. Na to, co też mówi papież Franciszek, czyli związki partnerskie na gruncie prawa cywilnego. Zróbmy ten pierwszy krok. Z Pawłem Poncyliuszem jako taka bardziej prawa część Koalicji Obywatelskiej szykujemy taki projekt i zaproponujemy jakieś rozwiązanie. Prawicowi politycy z rodowodem politycznym w Prawie i Sprawiedliwości odpowiadają za taki projekt. Co to może oznaczać? Dlaczego akurat oni, panie profesorze? No jest właśnie, to jest bardzo niebezpieczne, co mówi pan Kowal. Bardzo niebezpieczne dla interesu narodowego Polaków oczywiście. Ja nie chcę być nacjonalistą. Ja chcę być Europejczykiem. Ja chcę, żeby Polacy byli także Europejczykami. Ale ja chcę, żeby Polacy byli Polakami w dużym stopniu. Co nie oznacza zamknięcia drogi dla imigrantów. Absolutnie. Ale. Więc jeżeli partia, najsilniejsza partia polskiej opozycji, partia liberalna, zaniedba najważniejsze zadanie partii, która będzie w przyszłości rządziła, mianowicie nie wiem, czy da się pogodzić ze sobą dwa bardzo ważne postulaty. Wzmocnienie i rozwój rodziny polskiej, zachęcenie polskich kobiet i polskich rodzin do dzietności, do zwiększenia liczby dzieci i jednocześnie neutralizowania tego zadania poprzez dopuszczanie różnego rodzaju innych alternatywnych form życia w Polsce, premiowania w pewnym sensie, bo jeżeli poświęcamy tyle uwagi temu, chcemy ustawodawstwo w tą stronę otworzyć, to znaczy chcemy zachęcać. Czy można zachęcać jednocześnie, albo czy można Polskę rozbudować na tej, dwustronnej linii? Więc ja myślę, że patrząc na pana Poncyliusza, pana Kowala, myślę sobie, że nie, oni nie wiedzą, czego chcą. Tak prawdę mówiąc, chyba nie wiedzą, czego eksperymentują. To są bardzo niebezpieczne dla przyszłości Polski eksperymenty. A czy dopuszcza pan taką możliwość, że być może Donald Tusk chce niejako rozbroić tę minę, tę bombę, pokazać, że nie, no patrzcie, przecież tym zajmują się konserwatyści, no ludzie, których trudno posądzić jakieś lewicowe ciągoty. Oczywiście Paweł Kowal twierdzi, że odpowiada za to swoim nazwiskiem, że dopiero klub zapozna się z tym projektem, no ale wiemy, jak działa ta kuchnia polityczna, że raczej nic nie dzieje się samorodnie, zawsze jest tutaj jakiś plan. Czy tu możliwy jest taki mały haczyk wymyślony przez Donalda Tuska, że patrzcie, chcemy tutaj związków partnerskich, dobrze, ale odpowiadają za to konserwatyści. Ale to jest kłamstwo. To jest kłamstwo polityczne, musimy pamiętać o tym, ponieważ to jest instrumentalizacja tego dosyć poważnego problemu, bo ta mniejszość w Polsce życzę im jak najlepiej zdrowia i wszystkiego, bo przez to są Polacy. Także tyle tylko, że to jest kwestia wyboru. Jaką drogą chcą politycy poprowadzić Polskę? Czy to wzmocnienia etnicznego Polski, utrzymania tych 38 milionów, także i w końcu tego wieku? Czy chcą eksperymentować? Jeżeli chcą eksperymentować, starają się być i jednym, i drugim. Uwaga, bo mogą być niczym. I tutaj stawiamy kropkę. Serdecznie dziękuję państwa i moim gościem był pan profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Miłego dnia. A was, drodzy widzowie, zapraszam już teraz na kolejną część naszego spotkania. Dalej będziemy rozmawiać na tematy stricte polityczne. Zostańcie z nami.